Cześć. Zaczniemy od bardzo ważnego pytania. Gdzie cierpimy najwięcej? W naszej głowie. Zdecydowanie dużo więcej cierpimy w naszej wyobraźni, niż w rzeczywistości się wydarzyło. To jest dość taki ciekawy temat i również on jest mocno związany z tym, co się dzieje aktualnie. Pewnie zauważyliście, że są takie czasy dość niepewne. Media, umówmy się, szprycują nas bardzo mocno negatywnymi informacjami. Też oczywiście na tym mocno zarabiają, ponieważ ludzie lubią czytać rzeczy negatywne, dowiadywać się o zagrożeniach, no bo z takiego gadziego poziomu czują się wtedy bezpiecznie. Ale umówmy się, od nadmiaru negatywnych informacji można w końcu oszaleć. W tym filmie wam pokażę konkretnie, w jaki sposób i też co robię, żeby w takich, nazwijmy to, niepewnych momentach podejmować spokojne decyzje i też się nie bać, czyli żeby mieć taką samą jakość życia jak poprzednio, mimo aktualnych szalonych czasów. Stąd też startujemy. Pierwszy taki bazowy, najważniejszy sposób, moi drodzy. Często pewnie słyszeliście, że z kim ostajesz, takim się stajesz. Czyli umówmy się, wiele osób bardzo mocno wierzy w to, że jeżeli twoi znajomi przykładowo chodzą na siłownię, to ty też zaczniesz chodzić na siłownię. Czy jeżeli twoi znajomi na przykład są przedsiębiorcami, to ty też może będziesz przedsiębiorcą. Okej, jakieś ziarno prawdy bądź ziarenko w tym na pewno jest, bo środowisko, umówmy się, chcemy czy nie chcemy, szczególnie w długiej perspektywie, ma na nas wpływ. Ale wiecie co? Nie będę wam tego powtarzał ani tłukł jeszcze raz tego, co pewnie w wielu miejscach słuchaliście. Wiesz, jakie jest najważniejsze środowisko? To, które masz w swojej głowie, które ja mam w swojej głowie. Czyli rzecz najważniejsza. Środowisko, które sami sobie wykreowaliśmy w głowie. Czy jesteśmy osobami, które są bardziej pozytywne, czy bardziej też negatywne? Ktoś może pomyśleć, co to za różnica? Już ci mówię, jaka różnica. Załóżmy, że mamy przed sobą szklankę, czyli jest to po prostu coś, z czego możemy skorzystać, bądź możemy nie skorzystać. To i tak będzie. Teraz do tej szklanki nalejemy do jej połowy wody. Czyli jest szklanka, która ma połowę swojej objętości zapełnioną wodą. No dobrze. No i teraz jak wiesz, część osób powie, że to jest szklanka do połowy pusta, a część powie, że do połowy pełna. Czy dla tej szklanki z tą wodą jest to jakakolwiek różnica? No nie. Czy ktoś powie, że ona jest pełna czy pusta do połowy? Ona po prostu jest. Czyli zobaczcie, że na tym prostym przykładzie możemy zobaczyć, że to my w 100% decydujemy, jak dane zjawisko interpretujemy. A za pozytywną czy negatywną interpretacją już idą nasze czyny. Czyli widzimy, że jeżeli od interpretacji danej sytuacji zaczyna się w ogóle to, jak my myślimy i potem w konsekwencji tego myślenia są nasze czyny, to ta interpretacja jest bardzo ważna. I zobacz, tak samo jak z tą szklanką wspomnianą troszeczkę wcześniej, ona po prostu jest i w niej woda po prostu jest. To nie ma żadnego ładunku, ani pozytywnego, ani negatywnego. I teraz pomyśl sobie o tym. Pewnie nieraz w twoim życiu wydarzyła się jakaś historia, która po prostu była dla ciebie bólem. Po prostu uznałeś, że było to złe wydarzenie i potem wybrałeś w swojej głowie, bądź wybrałeś, aby po prostu cierpieć z tego powodu. I teraz zobacz, jeżeli już coś się wydarzyło, czyli jest ta przysłowiowa szklanka, to my na nią ogółem wpływu, no, nie mamy żadnego, bo to już jest za nami. To, na co mamy wpływ, to jest właśnie decyzja w naszej głowie, czy my tą sytuację zapamiętamy, czy my, zapamiętując tą sytuację, wyciągniemy wnioski i czegoś się nauczymy, czy będziemy, wiecie, cały czas bić się w pierś i mówić: co ja zrobiłem, co ja zrobiłam, mogłem odpuścić, mogłem coś zrobić lepiej. Czyli zobaczcie, że nawet w aktualnych sytuacjach, tych właśnie takiego, nazwijmy to, strachu, który jest wszechobecny, możemy się zatrzymać i podjąć decyzję. Czy my chcemy z tych sytuacji się czegoś uczyć, czy my chcemy się w tę sytuację angażować i tylko piętnować ten ból i takie cierpienie w sobie, czy po prostu mieć święty spokój. No i właśnie, teraz przejdziemy do tego świętego spokoju, jak w ogóle można go uzyskać, rozwijając nieco te tematy z początku tego filmu. I teraz, moi drodzy, zobaczcie proszę.
To, co oglądacie, ma duży wpływ, ponieważ nie ma znaczenia, czy ja ci powiem, abyś pomyślał o zielonej małpie, czy ja ci teraz powiem, abyś nie pomyślał bądź nie pomyślała o zielonej małpie, czy też o słoniu. Czyli jak widzisz, wszystko, co do ciebie dociera, też w twojej głowie po prostu się to wizualizuje. Czyli też, moi drodzy, dbajcie o to, by nie mieć takiego śmietnika, jeżeli chodzi o zbyt częste przeglądanie mediów, przeglądanie wiadomości, bo jeżeli ty tylko zasypujesz swoją głowę informacjami, z których nie korzystasz, które nic ci nie dają poza pozornym poczuciem bezpieczeństwa, bo dowiedziałaś się o zagrożeniu, no to po co tam marnować swój czas? Życie masz jedno, ono do ciebie nigdy nie wróci. No i teraz pójdźmy sobie dalej, moi drodzy. Zobaczcie, że jesteśmy w takim troszeczkę lejku w tym momencie, jeżeli chodzi o media i ogółem o społeczeństwa, czyli mocno się nas straszy. Wiadomo, zastraszonym narodem steruje się najłatwiej, a takim podzielonym narodem, który się nie łączy w tak zwaną po prostu kupę, tak, czyli w kupie siła, jeżeli tego nie ma, no to jak najłatwiej się takim właśnie narodem rządzi. No i teraz zobaczcie, mamy taki matrix negatywności, czyli mówi się o wojnie. Jakiś czas temu temat pandemii, bardzo, bardzo, nazwijmy to, popularny temat. Teraz zobaczcie, wiele osób się tego wszystkiego boi. Boi się wiele osób też kryzysów. I teraz ten strach najczęściej polega na tym, że ktoś nie ma wiedzy, na przykład, że takie kryzysy już występowały, czy że pandemie już były, czy że przykładowo konflikty zbrojne, no niestety i z bólem serca o tym muszę mówić, ale że są ciągle w naszym świecie. Tylko że ten na wschodzie akurat jest wyjątkowo blisko nas i wiele osób teraz się obudziło, o, jest możliwa wojna. One były zawsze i będą, niestety. Chyba że wiele osób się obudzi. No dobrze, i teraz zobaczcie. Żeby mieć w takich sytuacjach strachu większy spokój, to warto jest na przykład zobaczyć, czy sytuacje kryzysowe, przykładowo takie zdrowotne, pandemiczne, były już. Oczywiście, że były, czyli na linii czasu rozciągamy te wydarzenia, żeby zobaczyć, że to, co się dzieje teraz, nie jest niczym nadzwyczajnym. Czyli trochę jak z zimą. Zima jest mniej więcej co roku, czyli jesteśmy w stanie mniej więcej się do niej przygotować i raczej nie płaczemy z tego powodu, tak? Chociaż nieraz słyszałem, wiecie, że zima zaskoczyła drogowców w grudniu, to jest po prostu niesamowite zjawisko. Ale zobaczcie proszę, a propos tych pandemii. Przykładowo, rok 1347, mamy czarną śmierć, tak? Czyli śmierć 200 milionów osób w Eurazji. Hiszpańska grypa 1918-1919, śmierć około 100 milionów osób na całym świecie, tak? Dalej, moi drodzy, grypa azjatycka, rok 57-58, grypa z Hongkongu, 68-69, HIV, AIDS, 80 lata, 90, 20 wiek, SARS, rok 22, 2002, 2003, grypa ptasia, rok 2005, COVID od 19, czyli widzimy, że okej, to się już powtarzało. I oczywiście możemy do tego podejść na chłodno i zobaczyć statystyki i na przykład zauważyć, że czasem media mocno przesadzają, budując swój kapitał, nazwijmy to polityczny, oglądających na tym właśnie, co się dzieje. A osoba, która patrzy na świat tak bardzo zero-jedynkowo, zobaczy, okej, znowu jest podobna sytuacja. Czyli jak na przykład w takich sytuacjach zachowuje się rynek złota? Jak w takich sytuacjach zachowuje się rynek na przykład srebra czy kryptowalut? Czyli zobacz, co teraz ci pokazuję. Część osób będzie płakać i tak jest zawsze. Tym też różnią się osoby, które coś osiągają od tych, które po prostu zawsze tylko narzekają i skarżą na tych, którzy coś zrobili więcej od nich. Czyli zobacz, część osób płacze i mówi, że coś jest złego, bo coś się wydarzyło. A druga część osób zobaczy, jak na tym po prostu skorzystać. Jeżeli największe fundusze inwestycyjne tego świata posiadają na przykład znaczącą część udziałów w biznesie związanym z lekami, to też wiesz, że na rękę im jest to, aby siać strach poprzez media, które też są często w ich własności. Czyli zobacz, jeżeli ktoś na tym strachu zarabia, ty też możesz na tym zacząć zarabiać. Czy przykładowo, jak powiedziałem, o rynku złota, o rynku srebra, o rynku krypto, te rynki często zachowują się w podobny sposób, w podobnych sytuacjach. Czyli widzimy, że te sytuacje pandemiczne już były, czyli nasz strach będzie trochę mniejszy, bo wiemy, że ej, dobra, to nie jest taki przymrozek, który jest raz na 1000 lat, tylko to jest zwykła zima, która jest co roku. Podaję ci ten temat pół roku jako taką metaforę, aby łatwiej każdy mógł zrozumieć tą linię czasu z pandemiami. Dalej, kryzysy. Znowu, wiele osób obawia się kryzysów. Moi drodzy,
Kryzysy jest to coś, co jest naturalnym cyklem gospodarczym. Tak, pod tym wszystkim oczywiście jest przesyłanie majątku z mało majętnych osób i średnio do najbardziej majętnych, czyli bogaci się bogacą, biedni biednieją. Zobaczcie 3 lata temu, co się działo z Amazonem, jak się rozbudowywali. Nawet w pobliżu mnie budują kolejny swój gigantyczny taki hangar, ten przesyłkowy, jeżeli chodzi o produkty. No a małe przedsiębiorstwa w tej samej branży umierały, tak? A zobaczcie, jakie były też regulacje pod te duże przedsiębiorstwa wtedy szyte. Ale to już wiecie, bogaci się bogacą, biedni biednieją. Bądźmy po tej pierwszej stronie, korzystajmy z tego, co oni robią. Czyli dalej, kryzysy. Nie boimy się kryzysu, dlatego że one są po prostu powtarzalne. Tutaj zobaczcie, proszę, przykład. Kryzys lata 30., tak zwany wielki kryzys na Wall Street, początek w roku 29, czyli ogółem globalne załamanie gospodarcze. Kryzys naftowy lata 73-74, tak? Czyli kraje OPEC wprowadziły embargo na eksport ropy naftowej do państw wspierających Izrael i tak dalej. Potem gigantyczne wzrosty cen, tak? Upadek ZSRR 91 rok. Dalej, moi drodzy, mamy azjatycki kryzys finansowy 97-98 rok. Ataki z 11 września 2001 rok. Kryzys finansowy 2007-2008. Co mamy, moi drodzy, jeszcze dalej? Kryzys migracyjny od 2015 roku. Czyli widzimy, że te kryzysy znowu, one były i są. I teraz znów możemy na to spojrzeć i powiedzieć: słabo, szkoda, bez sensu, smutno mi z tego powodu. Albo znowu patrzymy na tą szklankę i myślimy, co my możemy z tego mieć. No właśnie, i co możemy mieć, moi drodzy? Znów, złoto, srebro, krypto zachowuje się bardzo podobnie w tych właśnie sytuacjach kryzysowych. One się powtarzają. Dobra, czyli nasze zachowanie też może być powtarzalne. Dalej, takie firmy, załóżmy jak Uber, o ile dobrze pamiętam, jeszcze był Snapchat, masa takich właśnie firm powstawały w sytuacjach kryzysowych, czyli to, że czegoś zaczyna brakować na świecie, to pamiętajcie, moi drodzy, że każdy brak musi zostać uzupełniony. Tak, czyli ktoś się od czegoś odzwyczaja, załóżmy od pracy takiej stacjonarnej, ludzie się przestawiają na pracę zdalną, czyli jest to opcja. Dla wielu firm. Dlaczego? Bo będzie coraz więcej osób w internecie. Czyli jeżeli ktoś ma firmę, która jest tylko stacjonarna, nie ma jej w internecie, to właśnie zaczynasz wypadać z rynku. A to od czego zależy, czy wypadniesz, czy nie? Od rynku, czy od ciebie? No od ciebie. Czyli znów patrzymy szeroko i dzięki temu możemy się przygotować i nie płakać, nie martwić się. Dzięki temu, że mamy taką linię czasu, widzimy, że to jest cecha świata, który nas otacza, a nie wada. Czyli po prostu możemy żyć spokojnie. Idziemy sobie dalej. Do takiej rzeczy już bardziej personalnej. Czyli załóżmy, że to, o czym teraz mówię, w ogóle dla ciebie jest nieważne. Słuchasz tego, mówisz fajnie, ale w ogóle mi to nie pomaga. Nie chce mi się myśleć o tym wszystkim. Mam po prostu dość. Są takie sytuacje, ponieważ wskaźnik wzrostów, jeżeli chodzi o depresję, czy też sama sprzedaż tych leków, wszystkich i tak dalej, gigantycznie rośnie. Zaraz będzie to w ogóle już wykładniczy wzrost. Tak samo jest z próbami samobójczymi. No ale o tym nikt niestety nie mówi, wiadomo z jakich powodów. I teraz zobaczcie, jeżeli to, o czym mówię, w żaden sposób dla ciebie nie działa, to chcę ci powiedzieć o takich prywatnych moich rzeczach z życia po prostu wziętych, gdy zbankrutowałem, gdy miałem też duże takie problemy, nazwijmy to, ze swoją głową, z racji po prostu nadmiaru tego, co mnie przygniotło w tamtym czasie. Tak uznałem, tak też było. Stąd też teraz są te konkretne przykłady, czyli co, gdy jest mi źle. Moi drodzy, kto nam najbardziej może pomóc? Szczerze mówiąc, najbardziej prywatnie uważam, po wielu latach gdzieś też pracy nad sobą, czy też takiej biznesowej, czy mentalnej, my sami możemy sobie najbardziej pomóc, oczywiście jeżeli wiemy, jak to zrobić. Kontakt ze specjalistą oczywiście też polecam w różnym przedziale, jeżeli chodzi o problem, tak? Ale moi drodzy, sami sobie możemy pomóc najlepiej, jeżeli wiemy, co potrafimy robić i też znamy swoją wartość jako ludzie. I teraz zobaczcie, moi drodzy, taka lista sukcesów, którą byśmy sobie przygotowali i zapiszemy na tej liście sukcesów, na przykład, co nam ogólnie w życiu wyszło, co było takim pozytywnym rezultatem naszych planów, naszej pracy, czyli jeżeli czujemy się źle, uważamy, że dzisiejszy dzień jest do kitu, do bani, możemy sobie taką listę otworzyć, zobaczyć po prostu linię czasu i dzięki temu zauważyć, że okej, dzisiaj jest dzień na przykład do bani. Mamy prawo, żeby taki dzień był, bo to ma każdy człowiek. Życie to nie jest instagramowy, taki lifestyle z wiecznymi wakacjami. To jasna sprawa. I dzięki temu, że jest ta właśnie linia tych naszych sukcesów,
to możemy zobaczyć, że okej, dzisiaj może być słabszy dzień, jak najbardziej. Może miesiąc temu też był słabszy dzień, ale w międzyczasie zobacz, że na przykład okej, to się udało, tutaj byłem, to mnie zadowoliło. Czyli patrzymy, że z szerokiej perspektywy dzisiejszy dzień jest tylko takim chwilowym dołkiem, tak? I dzięki temu możemy łatwiej po prostu uzyskać taką siłę i też chęci, żeby wstać, otrzepać się z kurzu i po prostu iść dalej. Czyli znowu, dla nas samych, sami prywatnie musimy mieć takie narzędzia, żeby móc siebie wspierać, a nie gnębić, bo jeżeli uważasz, że wszystko jest złe i tak dalej, umówmy się, jest to też twoja opinia, stąd też lista sukcesów to jest pierwsza rzecz, którą powinnaś zrobić. To jest taka trochę trampolina, która pokazuje, gdzie byłeś, gdzie jesteś teraz. Idziemy dalej, moi drodzy. Teraz tak. Jeżeli chodzi w ogóle o to poczucie takiej swojej siły i też, że okej, nie jest tak źle, jak się mogłoby wydawać. Wiele osób aktualnie żyje w poczuciu braku. O co mi chodzi? Oglądając różne stories na Instagramie, czy też shorty, czy filmy na YouTubie, często tam, moi drodzy, widzicie życie, które nie istnieje. Jak to działa? Ktoś obserwujący, załóżmy, nadmiar osób, które coś w swoim życiu podobno robią, czyli załóżmy, są cały czas na wakacjach, cały czas wrzucają zdjęcia z spotkań biznesowych i tak dalej, możesz mieć takie poczucie, że ty robisz mniej, bądź twoje życie nie jest tak udane. Czyli cały czas myślisz, że musisz mieć lepiej w życiu. Co się wtedy dzieje? Wtedy każdy twój dzień jest zbudowany z poczucia braku. Ponieważ myślisz, co zrobić dalej, jak coś osiągnąć, ale był na wakacjach fajnych, jaki ma świetny samochód, co dalej, czyli non-stop jest moje życie z poziomu takiego, mam za mało, chcę więcej. Czyli jest to na dłuższą metę toksyczne i potem będziesz chodził smutny bądź smutna. I teraz, czy to jest złe? To obserwowanie, patrzenie coraz to wyżej jest dobre jako inspirowanie się, okej. Ale tylko wtedy, gdy jest to zrównoważone też patrzeniem w dół. W aktualnych czasach żyjemy w raju. Mamy dostęp do informacji, jakichkolwiek tylko potrzebujemy naprawdę na wyciągnięcie ręki. Jest nawet ten chat GPT, którego fanem nie jestem, ale on naprawdę, jak sobie sprawdzałem, jest w stanie dla Ciebie przygotować prawie wszystko, co potrzebujesz. Nawet potrafi napisać pracę na studia czy gdzieś. Oczywiście może nie jakieś świetne jakości, ale potrafi to zrobić. Tak? Mamy dostęp do wody, mamy dostęp do sanitariatów, do wszystkiego. Czyli o co mi teraz chodzi, jak Ci o tym mówię? O to, że żyjąc w Europie, mając do tego dostęp, żyjemy w raju. Dlaczego? Już konkretnie Ci o tym mówię. Sukcesem w XXI wieku, o właśnie, jeżeli nie masz niczego na swojej liście sukcesów, to teraz Cię zaskoczę. Sukcesem w XXI wieku jest to, że mogłaś dzisiaj usnąć bez uczucia głodu. Bo każdego dnia ponad 800 milionów ludzi kładzie się spać głodnymi. Dalej. Około 300 milionów z tych osób to są właśnie dzieci. Sukcesem dnia dzisiejszego jest to, że rano skorzystałeś z toalety. Zobacz, ponad 2,6 miliarda ludzi, czyli około 30% osób na świecie, nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych, a ponad miliard wciąż korzysta z wody pitnej złej jakości. Więc możesz mówić o swoim życiu, co chcesz i o tym, co się dzieje wokół, ale czy tego chcesz, czy nie, jesteś naprawdę dużo, dużo wyżej niż znaczna część ludzi na świecie. Niestety. I teraz zobacz. Inspirując się, patrząc do góry, kto jak żyje, gdzie jest, tak dalej, możemy sobie coś planować. Ale nie żyj w poczuciu braku i też doceń to, co masz teraz. Jeżeli ktoś sobie nawet robi taką codzienną listę, taki dobry start dnia, w którym zapisujesz sobie na kartkach, w zeszycie, za co jestem dzisiaj wdzięczny, gwarantuję ci, że jeżeli tak zaczniesz poranek, czy swój cały dzień właśnie takim porankiem, w którym zapiszesz, za co jestem wdzięczny, czy to będzie za to, że się obudziłeś, czy za to, że twoje dziecko jest zdrowe, czy za to, że twój pies znowu ci wywalił czwarty raz drzewko z doniczki, tak? To są to rzeczy, które od razu cię zbudują i nastroją na cały dzień. Jeżeli weźmiesz do ręki telefon, obejrzysz jakieś durnoty, bo masz taki nawyk, to też podejmujesz decyzję, że twoje życie po prostu będzie słabe, no bo będzie z poczucia braku. I też uzależnienia od dopaminy, ale to już nie temat na dzisiaj. Pytanie z początku tego filmu było takie, gdzie cierpimy najbardziej? Jak możesz zauważyć, dużo zależy od nas. Na co zwracamy uwagę, jakie decyzje podejmujemy, czy też jakie informacje posiadamy. Ja zdecydowanie nie chcę cierpieć w swojej głowie, stąd też stosuję te rzeczy, te patenty, o których w tym filmie Ci miałem przyjemność powiedzieć.